Witamy Państwa, sobota, na działce cały dzień padało, teraz godzina 15, przyjechaliśmy jeszcze podgonić, jest taki wiaterek akurat, nie karmiłem, żeby nie szalały jak zawsze, dopiero pochodzą, siądą, podamy jeść i pić. Przyszedł na rynku rano, też tam nic ciekawego nie było, Andrzej tam chyba trochę nagrywał, nic nie kupiliśmy, parę jeszcze tam się patrzyłem za kąciatymi, na razie nic nie ma, może jeszcze jak się zrobi cieplej, to coś się pokaże, a jak nie, no to trzeba będzie jechać gdzieś dalej, panowie, to trzeba będzie jechać gdzieś dalej. Także jutro niedziela, patrzyłem, tak ma być lepiej, trochę słoneczko. A tu jutro też pojedziemy zobaczyć na rynek. Co tam się będzie działo ciekawego, może coś przywiozą. Tylko że u nas to słabo tam, o tam. Nowy dwór tam. Chyba się jeździło, Sulejówek. Tam tak, tam można coś sobie wybrać, tam ptaszki są, tam sobie można to wybrać, u nas to słabiutko, słabiutko, coś żeby kupić to jest naprawdę słabiutko. Zamknąłem tu z lotu chyba 10 sztuk tutaj do świeżych, bo są potrzebne do par, nie będę ryzykował, czy odejdą, czy nie odejdą tam. To co tam są mi potrzebne, takie co później tutaj u nas będzie ciężko znaleźć, to wiem, podkładałem, ale też się muszę poniedzieli przebrać, biorę za to parzenie i też ani nie parzę, ani nic. A to już teraz, dzisiaj już przyszedł odwilż, no, wszystko się stopiło, prawie jak widać. Potopione, bo to na odwilż. Ja to już zaraz zacznę też, czuję słońce przyjdzie, to zacznę wszystkie klepać. Mam tu problem, bo Andrzej miał już dla mnie tych 8 słupków z celami, teraz tych słupków nie mam. Nie wiem, będę musiał teraz coś znowu kombinować. Mam tylko 6 sztuk tych. To potrzebuję też chociaż na 30 par. Pusto, zaraz ponasypujemy. Sobota dzisiaj miałem sprzątać. A jutro przyjadę, nie chcę mi się opadało cały dzień. Jest taki niewyspany się też zawalny. Tutaj też siedzą, jeszcze nie dostały też żarcie, zaraz dostaną, już tylko czekają na korytko. Czekają na korytko. Gdzieś tam znowu trochę poznosiło. Wracają, teraz wracają. Tam trochę było silny wiatr, już tam jest zepchną do tyłu. Ale teraz tutaj przyszło. Ta wiosna, to mówię, to jest najgorsze teraz tego parzenia. Murzyny to puszczę razem tam, tutaj zostawię murzyny na razie w tej przegrodzie, tam się parzyły, resztę pozamykam tam ten, te jasne do parzenia, tą resztę. Już zaczynają klepać, gdzie słońca nie ma już, a już klepią, już klepią. Już tylko trochę cieplej na plusie i już zaczynają swoje jeżdżenie. Klepią pięknie, klep, klep, bo zaczynają już klepać.
jeszcze trzy sztuki siadły. Jeszcze tak siadają na raty. Jutro jedziemy tutaj na targ del Blonga. Coś tam jak będzie ciekawszego, to trochę nagram. Jutro to coś tam na starych gołębnikach nagram, bo już wam dawno nie nagrywałem. Tak, niech one sobie pracują, panowie, idę je karmić. Także pozdrawiamy wszystkich oglądających. I do usłyszenia.